Witam gorąco, Węgorzewo, Zamkowa 24, godzina 10, co niedziela o tej porze mamy tutaj nabożeństwa. Zapraszamy, jeśli jesteście gdzieś w okolicy, aby nas odwiedzić. Piątki również o 18 się spotykamy. Ja dzisiaj pewnie głosem zerdzewiałego robota będę próbował podzielić się słowem. O godzinie 2 z groszami wróciliśmy do domu razem z Lindą po konferencji w Kutnie, której organizatorem jest od 30 lat co roku Jurek Przyradowski, i miałem okazję tam dzielić się słowem z uczestnikami konferencji, też modliliśmy się o uzdrowienia. Tradycyjnie dla siebie zrobiłem też grupy, w których ludzie mogli modlić się o siebie nawzajem, a później zbieraliśmy świadectwa. I tak, o ile we wszystkich miejscach zawsze, kiedy coś takiego robię, to później jest dużo świadectw związanych z natychmiastowymi uzdrowieniami fizycznymi, o tyle słuchałem tych świadectw i zawsze przy każdej kolejnej osobie oczekiwałem, że coś podobnego usłyszymy. A okazywało się, że ktoś mówił o tym, że coś zrozumiał, coś no, zupełnie było inaczej niż zwykle, więc spontanicznie zrobiłem jeszcze dalszą część tej modlitwy i wezwaliśmy ludzi z problemami fizycznymi. Bóg zadziałał. Myślę, że chyba każda osoba albo prawie każda z tych, które wyszły, zostały natychmiastowo uzdrowione. Dla mnie jest to rzeczą ważną, żebyśmy jako wierzący ludzie we współczesnym świecie mieli oba elementy, poznanie i doznanie. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian i mówi o tym, że modli się o to, aby nasze poznanie Boga obfitowało również we wszelkie doznanie. Dzisiaj w zaawansowanym, już jakby nie patrzeć, XXI wieku żyjemy w świecie bardzo mocno rozbudowanych idei, a w Polsce akurat jesteśmy w tym momencie, w którym nastąpiła bardzo mocna fala działań antykatolickich, które przerodziły się w działania antychrześcijańskie i antybiblijne. I dzisiaj mamy całą ogromną rzeszę różnego rodzaju dziennikarzy, pisarzy, youtuberów i innych ludzi, którzy za wszelką cenę chcą dowieść, że chrześcijaństwo to bzdura, Biblia to zbiór dawnych mitów prymitywnych ludów i tak dalej, i tak dalej. Dla osób, które nawróciły się w XX wieku i ugruntowały się w wierze, podejrzewam, że tego typu argumentacja nie będzie czymś, co potraktuję poważnie, ale problem polega na tym, że młodzi ludzie, którzy wychowują się od najmłodszych lat w tymże świecie wirtualnym, będą traktowali takie przedsięwzięcia jako coś bardzo wiarygodnego. Jeśli człowiek jedyne, co ma, to idee przedstawiane w sposób mniej lub bardziej inteligentny, bo my jako chrześcijanie wiemy, że możemy prawdę przedstawiać w sposób prymitywny, chamski, niedoinwestowany intelektualnie. Możemy to robić też w sposób dużo bardziej doskonały. To nie jest zależne od tego, jaka jest prawda, to jest zależne od tego, jaki jest przedstawiciel tej prawdy. I powinniśmy oddzielać jedno od drugiego. Kłamstwa można też przedstawiać w sposób bardzo prymitywny, ale można je też przedstawiać w sposób tak wysoce inteligentny, że jeśli ktoś ma do czynienia tylko z prawdą, która została mu przedstawiona w sposób prymitywny, to często na tym poziomie intelektualnym się to przegrywa. Ale jest ten czynnik, na którym mi bardzo zależy. Jest to czynnik związany z doznaniem, z doświadczeniem. Bo możemy nieraz nie dźwignąć pewnych rzeczy intelektualnie, ale jeśli nasze chrześcijaństwo polega na tych dwóch sferach, z jednej strony mamy poznanie intelektualne, a z drugiej strony mamy doświadczenie,
to wtedy trudno jest temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć i podważyć. Tragedią jest to, że w chrześcijaństwie pojawiają się ludzie, którzy myślą o dwóch wersjach Kościoła, charyzmatycznej i niecharyzmatycznej. W Biblii nie ma miejsca na niecharyzmatyczny Kościół. Niecharyzmatyczny Kościół to Kościół, który nie zgadza się ze słowami Jezusa, który powiedział, że dla wierzącego wszystko jest możliwe, który powiedział, a te znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. Jeśli ktoś uwierzył w sposób, który nie zapewnia towarzyszenia tych znaków, znaczy to, że taka osoba uwierzyła w sposób inny niż mówił Jezus, że należy uwierzyć. I to jest proste. Jezus w sporze z Sadyceuszami powiedział, błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. I właściwe poznanie Boga, właściwe chrześcijaństwo nie opiera się tylko na dopracowaniu intelektualnie naszych wierzeń, dlatego że to może mieć znaczenie. Kiedyś, dawno temu, kiedy ja się nawracałem u schyłku XX wieku, mój Boże, to taki język dinozaura, kiedy się nawracałem u schyłku XX wieku, w rozmowach z ludźmi, to był pewien argument, kiedy mówiło się, wiesz, no, w Biblii jest napisane. Niektórzy ludzie wtedy reagowali na to, no jeśli tak jest napisane w Biblii, to pewnie musi coś w tym być. Dzisiaj w współczesnym świecie, przez który przetoczyła się fala relatywizmu, w którym też na wiele sposobów zaprzeczono fundamentom chrześcijaństwa, kiedy mówimy, że Biblia coś mówi, to dla ogromnej części polskiego społeczeństwa składamy tylko świadectwo, że jesteśmy bardzo prymitywnymi ludźmi wierzącymi w stare żydowskie zabobony. I to, co Bóg nam dał, Bóg dał nam swoje święte słowo, które cały czas tak powinniśmy traktować, ale Bóg również dał nam zaopatrzenie w swoją ponadnaturalną moc, abyśmy mogli dostarczać ludziom nie tylko informacji, ale również doświadczenia Boga. Cieszę się z tych wszystkich rzeczy, które mogę oglądać. Jestem głodny tego, by oglądać więcej. Cieszę się z tego, że bardzo często też widzę jakieś poważne uzdrowienia, które nastąpiły w rodzinach, w których są lekarze i nieraz dzieje się to na oczach tychże ludzi. To jest naprawdę czymś, czego potrzebujemy i potrzebujemy jako Kościół zadbać o to, aby nasze poznanie nie wyrażało się tylko tym, że więcej książek z dziedziny apologetyki znajdzie się na naszych półkach, ale więcej niesamowitych świadectw, niesamowitych przemian w ludzkim życiu nastąpi. Poprzedni rok dał mi bardzo dużo do myślenia pod tym względem. Od dłuższego czasu angażuję się w prowadzenie szkoleń dotyczących uzdrowienia i bardzo wielu ludzi, którzy przewija się przez te spotkania, widzi, jak Bóg zaczyna pod ich rękoma działać. W ostatnich miesiącach zacząłem też prowadzić szkolenia dotyczące chrztu w Duchu Świętym, bo zauważyłem, że nawet w kościołach charyzmatycznych jest to dość niedoinwestowany temat. Niebawem przywrócę z powrotem do obiegu jedną ze swoich starych książek, którą popełniłem w tym temacie, a też udało mi się pewnego zacnego pastora namówić do tego, by napisał swoją książkę w tym temacie. I kto wie, może w jakiś sposób będziemy łączyć siły, żeby na nowo nadać pewnej dynamiki dla tego tematu. Wierzę, że my jako wierzący ludzie potrzebujemy zobaczyć i rozpoznać, w jakich czasach jesteśmy. Dzisiaj bardzo często można zorganizować tłumy ludzi przy dobrym marketingu. Bardzo często można zorganizować duże wydarzenia, bardzo często można je szumnie nazwać, zrobić wielki event uwielbieniowy, na którym odkrywasz, że kiedy rozmawiasz z ludźmi, że większość nawet
trudno byłoby zakwalifikować w sensie biblijnym jako wierzących. Czasami rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy prowadzą duże wydarzenia uwielbieniowe i się pytam ich, czy im nie przeszkadza to, że ci ludzie są niewierzący. No ale wiesz, angażują się, tańczą. No co z tego? Możesz tańczyć na chwałę Bogu i pójść do piekła. Jakie to ma znaczenie? Wierzę w to, że my jako chrześcijanie potrzebujemy odzyskać ten smak, który Chrystus chciał nadać Kościołowi. Chrystus za każdym razem, kiedy w ostatnich swoich słowach mówił, za każdym razem, kiedy jest to zapisane w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówił o tym, co jest zadaniem Kościoła, to mówił o potrzebie głoszenia Słowa i mówił o potrzebie manifestacji prawdziwości tego Słowa poprzez znaki i cuda, które mają temu towarzyszyć. Wierzę w to, że nikt z nas nie został wyeliminowany. To my sami możemy się wyeliminować z tego tematu. Ale każdy z nas jest przeznaczony do tego, by chodzić w mocy i by mieć nie tylko coś do powiedzenia, ale również coś do zademonstrowania. Więc ostatni rok był dla mnie takim okresem, w trakcie którego zrozumiałem, że muszę trochę przebudować kierunki swojego działania. Przed wielu laty, kiedy zapraszałem tutaj swojego przyjaciela z taką informacją, wpadniesz, posiedzimy, pogadamy, zeżremy prosiaka, coś przygłosisz. Mówi, nie, wiesz co, ja to już od bardzo dawna nie głoszę dla głoszenia. Wydawało mi się to jakąś tam dziwną jego fanaberią. A dzisiaj rozumiem, że prawda jest taka, że musimy sprawdzić, jaka jest efektywność tego, co robimy, na wiele różnych sposobów. I jedną z rzeczy, która weryfikuje to, czego się naucza, to, czy nauczani umieją to robić. Jeśli kogoś uczysz robić pierogi i ta osoba jest zachwycona, robi zdjęcia na fejsie, opowiada wszystkim, na jakim cudownym kursie jest zrobienia pierogów i robi selfie razem z tobą i wypisuje najcudowniejsze teksty na twój temat, a nigdy w życiu nie zrobi pieroga, to mieliśmy fajną atmosferę wokół robienia pierogów. I nic z tego nie wynikło. Możemy mówić o zachęcaniu, inspirowaniu, o najróżniejszych rzeczach, ale jeśli nic z tego nie wynika, jeśli coś nie zamienia się w fakty, to znaczy, że nie było warte przeznaczenia czasu, które się poświęciło na dany temat. I wiecie, dla mnie pewne priorytety się przebudowały. Moja służba głównie jest zewnętrzna i przez te spotkania przewijają się duże rzesze ludzi i nie chciałbym zmarnować tego czasu. Chciałbym prowadzić szkolenia, które są ukierunkowane na osiągnięcie efektu. Kościół w całym świecie i Kościół w Polsce, Kościół w tych czasach musi rozpoznać moment, a tym momentem jest otrząśnięcie się do tego poziomu, ogarnięcie się w taki sposób, abyśmy to zaczęli rozumieć, że każdy wierzący człowiek musi mieć coś do powiedzenia i równie duże znaczenie albo dużo większe znaczenie musi mieć w jego życiu to, co ma do zademonstrowania. Jeśli nie masz nic do zademonstrowania, to znaczy, że marnowałeś swój czas swego uczniostwa. I to jest coś, w czym musimy na nowo się ożywić. Nie są to rzeczy jakieś strasznie nowe, ale nabierają dla mnie większego znaczenia. Przed laty wydaliśmy kilka książek Johna Wimbera, między innymi Ewangelizację w mocy, Uzdrowienie w mocy i tym podobne. Też w najbliższych tygodniach pojawi się Jak uzdrawiać chorych Chasa i Francis Hunterów, które wychodzą ponownie poprzez nasze starania. Ale wierzę w to, że Kościół w Polsce potrzebuje pewnej odnowy. Jestem bardzo zmęczony tym, kiedy w różnych miejscach ludzie ustawiają się do mnie w długich kolejkach.
I myślę sobie, że za każdym razem te kolejki są pewnego rodzaju świadectwem słabości tego, co dzieje się w naszych nauczaniach. Dlatego, że ludzie powinni wewnątrz kościelnych relacjach doświadczać wszystkiego tego, czego potrzebują, podczas gdy jeśli jest to skupione na podróżujących kaznodziejach, to świadczy o tym, że coś niezbyt doskonale dzieje się na miejscu. Przed wielu laty, to był pewnie 2009-2010 rok, odwiedzałem pewien kościół w Łodzi i po drugiej, trzeciej, pewnie trzeciej wizycie tam, kiedy głosiłem w temacie uzdrowienia, modliliśmy się, to było niesamowite, bo większość ludzi była uzdrawiana natychmiast i to robiło ogromne wrażenie, stąd ci ludzie ciągle chcieli kolejne i kolejne spotkanie. Ale w pewnym momencie tenże kaznodzieja, który nas zapraszał, powiedział: słuchaj, ja tak przysłuchuję się temu, co mówisz, i wiesz, co wynika z tego, co mówisz? Gdybyśmy spróbowali zastosować to, co mówisz, to w ogóle nie potrzebowalibyśmy ciebie nigdy więcej zapraszać. Mówię: chłopie, ty zrozumiałeś, o czym ja mówię. Ale problem polegał na tym, że on chyba był jedną z nielicznych osób, która zrozumiała, o czym mówię. Bóg czeka na nasze zaangażowanie. Bóg nam nie odmawia. Bóg chce współdziałać z nami w nadprzyrodzonym wymiarze. Problem polega na tym, że bardzo często wierzący ludzie, kiedy myślą o tej sferze nadprzyrodzonej, to mają całą tą sferę zdefiniowaną poprzez pewnego rodzaju charyzmatyczny kabaret. I kiedy widzimy tą sferę nadprzyrodzoną przez takie okulary charyzmatycznego kabaretu, to wtedy trudno się jest w coś takiego pakować. Ale chcę ci powiedzieć, że jeśli chcesz poszukiwać Bożego działania, to wcale nie znaczy, że będziesz musiał drzeć ryja na spotkaniach, wrzeszcząc ogień, czy tam inne różne rzeczy. Twoje darcie ryja jest do niczego niepotrzebne dla Ducha Świętego. Duch Święty może działać przez najbardziej łagodną osobę, która nigdy w życiu nie podniesie głosu i nie jest działanie Ducha Świętego uzależnione od decybeli. Nie jest uzależnione od tego, czy akurat tego dnia jest prąd w kaplicy, czy go nie ma. Działanie Ducha Świętego nie jest uzależnione od teatralnych gestów, od skupiania na siebie uwagi. Działanie Ducha Świętego nie jest uzależnione od podawania siebie za przykład i wykaszania konkurencji. Nie, czasami, kiedy słucham różnego rodzaju świadectw, to widzę w tym, że jest to podszyte potrzebą udowodnienia, że jest się lepszym od innych. Szczerze mówiąc, bardzo wątpię, żeby Duch Święty podkładał się pod coś takiego, ale wierzę, że ludzie mogą bez problemu się podkładać. Duch Święty nie jest uzależniony od tego, czy ludzie będą upadać na spotkaniu, czy nie będą. Pamiętam komiczną sytuację, jak na początku lat 2000 odwiedziłem pewien kościół, gdzie było kilka osób, które zostały uzdrowione na spotkaniu, które prowadziłem. W związku z tym liderzy tego kościoła poprosili, żebym przyjechał. Przyjechałem, wygłosiłem słowo, powiedziałem, że teraz będę się modlił. Wyszli ludzie do modlitwy i kiedy zacząłem się o nich modlić, to po jakimś czasie ktoś ze starszych z tego kościoła powiedział: wiesz, jak zobaczyłem, że kładziesz ręce na ludzi, nikt nie upada, to pomyślałem sobie: żadnego namaszczenia nie ma, wychodzę, nie będę marnował niedzieli na uczestniczenie w czymś takim. W zasadzie wzbudziłem takie odczucie u wielu ludzi w tym kościele. Problem polegał na tym, że chwilę później pierwsza osoba, o którą się modliłem, zszokowana, złożyła świadectwo o swoim uzdrowieniu. Później następna, następna i następna. Po spotkaniu starsi się ze mną spotkali. Powiedzieli: słuchaj, wytłumacz nam, jak to jest. My mamy takie gigantyczne namaszczenie na spotkaniu. Wiesz, w ogóle każda osoba, na którą ręce położymy, od razu pada na podłogę i w ogóle nikt nie może ustać na nogach. Takie namaszczenie tutaj mamy.
ale my przez te wszystkie lata nie widzieliśmy tu ani jednego uzdrowienia. To jak kładziesz ręce na ludzi, nie padają. To nie jest prawda, czasami to się zdarza, ale to jak kładziesz ręce na ludzi, nie padają, a prawie wszyscy zostali uzdrowieni. Jak to jest? Czy namaszczenie Boże może się tak manifestować? To jest właśnie taki charyzmatyczny cyrk. Ja nie mówię tego w tym sensie, żeby pokazać jakąś złą wolę czy złe intencje tychże osób, do których jak najbardziej odczuwam szacunek i chcę tylko poprzez to przekazać, że jeśli zaczniemy widzieć rzeczy przez okulary takiego charyzmatycznego cyrku, te rzeczy kompletnie niepotrzebne, drugoplanowe czy nawet czwartoplanowe staną się dla nas ważne, a jeśli zaczyna się zadawać pytania, i co z tego wynika? No co z tego wynika, że u ciebie wszyscy leżą na spotkaniu? No ja wiem, co wynika. Poleżeli. I najczęściej to jest jedyne, co wynika. Nie mówię też, że przy takich sytuacjach nic się nie dzieje, ale my, myśląc o tym, o co chodzi z nadprzyrodzonym działaniem Boga, nie powinniśmy tego sprowadzać do takiego charyzmatycznego cyrku. Chodzi o to, że wszechmogący Bóg chce potrząsnąć ludźmi, by im powiedzieć, to, co jest przesłaniem krzyża, to, z jakiego powodu Jezus poszedł, by oddać życie za ciebie, jest prawdziwe, autentyczne, a ja to poświadczam swoją obecnością, bo zależy mi na twoim zbawieniu, na twojej wieczności, zależy mi na czymś, co jest większe niż wszystko to, co możesz przeżyć w tym świecie. Jest to część świętej odpowiedzialności, którą Bóg nam dał w swej trosce i miłości o ludzi, a nie w chęci sprawienia, że będzie zabawniej. Jako Kościół potrzebujemy odkopywać na nowo te pradawne studnie, które zostały nam dane i z których powinniśmy czerpać życie. Potrzebujemy na nowo potraktować poważnie Boże Słowo. Potrzebujemy na nowo potraktować poważnie Bożą moc, która jest dla nas dostępna i swoją odpowiedzialność, którą Bóg na nas nałożył. On chce pójść razem z nami, ale On nie chce pójść razem z nami w zaangażowanie kabaretowe. On chce pójść razem z nami w tym mrocznym XXI wieku, gdzie prawda została sprowadzona do poziomu zabobonu. On chce manifestować swoją obecność i przemieniać życie ludzi. I potrzebuje do tego ciebie. I ty albo bierzesz tą odpowiedzialność na siebie, albo nie. Zdaję sobie sprawę z tego, że dość dużo pastorów słucha przesłania, które płynie z naszych transmisji. Ja też chciałbym o tym powiedzieć, że po wakacjach zamierzam też w głębszy sposób oddać się do dyspozycji. Nieraz zdarza się, że ktoś z jakiegoś kościoła mówi, wiesz, no u nas więcej niż połowa ludzi nie modli się innymi językami, mógłbyś przyjechać. Przez długie lata zajmowałem się nieco inną sferą działania, ale w tym okresie naprawdę chcę łączyć swoje siły z ludźmi, którzy nie tylko chcą, aby coś się wydarzyło w ich kościołach, ale chcieliby nauczyć się czegoś do tego poziomu, by w przyszłości stać się szkoleniowcami, by w przyszłości móc prowadzić szkolenia poświęcone takim tematom jak chrzest w Duchu Świętym, jak uzdrowienie, jak uwolnienie, jak słuchanie głosu Ducha Świętego. To też niestety w Polsce jest bardzo kabaretowa sfera. Nie chcę nikogo obrazić, ale bardzo często jak słyszę, że ktoś mówi, że takie proroctwo miał od Pana, to tak zastanawiam się, czy grzecznie i kulturalnie byłoby z mojej strony, gdybym poprosił, żeby tego nie powtarzał nikomu innemu, bo nie jest to na świadectwo dla Boga, ale na antyświadectwo. Co nie znaczy, że nie wierzę w to, że Bóg przemawia. Potrzebujemy Bożego głosu jak niczego innego w naszym życiu. Ale
kiedy robi się z tego sfera kościelnej rozrywki, kiedy działa to jak wróżbiarstwo, to jakbyśmy tego nie nazywali, działa to jak wróżbiarstwo i powoduje efekty jak wróżbiarstwo. To, czego potrzebujemy, to potrzebujemy poważnego potraktowania Boga i poważnego potraktowania Jego nadprzyrodzonej mocy, dlatego że to jest Jego narzędzie do zdobycia ludzi w tym ostatnim okresie. Wierzę, że żyjemy, jeśli nie w czasie końcowego żniwa, to żyjemy w czasie końcowego żniwa. Nie, no tak naprawdę wierzę, że jesteśmy w takim kawałku czasu, w którym możemy spodziewać się zmiany w każdym momencie. Jakieś podobno czerwone jałówki biegają gdzieś tam w okolicach Jerozolimy. Kto wie? Sytuacja polityczna jest taka i rzeczy dzieją się w sposób tak dynamiczny i nieprzewidywalny, że może to potrwać w ciągu kilku tygodni, w ciągu kilku miesięcy, może nastąpić ogromna przemiana. Sekundnik na Bożym zegarze poruszy się i okaże się, że jesteśmy naprawdę w końcowej części końca tego, co zostało ujęte w proroctwach. Bardzo ważnym sygnałem będzie odbudowa świątyni jerozolimskiej, złożenie pierwszej ofiary. To jest punkt orientacyjny, w którym zacznie się cały cykl wypełniania nieuchronnych proroctw. I naprawdę zostanie bardzo niewiele czasu. Głupio byłoby się obudzić w tym momencie, będąc kompletnie nieprzygotowanym, z ręką w nocniku, ze świadomością, że zajmowałem się tak naprawdę sobą przez cały ten czas, mówiąc, że Bóg jest dla mnie najważniejszy. Możemy tak mówić. Oszukasz żonę, jak nie swoją, to cudzą. Oszukasz męża. Oszukasz wszystkich, ale nie oszukasz Boga. On jeden wie, czy jesteś dla Niego najważniejszy. I potrzebujemy powstać do tego, do czego powołał nas Bóg. Ilekroć włączamy sobie tryb spoczynku, tylekroć diabeł włącza nad naszymi umysłami i sercami tryb intensywnej obróbki. Wiem, że tego nie ma w Biblii, ale pewnie oglądaliście Gwiezdne Wojny. W którymś momencie Han Solo został gdzieś tam zamrożony w jakiejś substancji. I myślę, że wielu wierzących ludzi ze swoim zapałem dla Boga, ze swoją miłością do Boga postanowiło chwilę odpocząć, a później ta chwila przerodziła się w długie, bezowocne lata. Potrzebujemy powstać, potrzebujemy zmotywować się na nowo, potrzebujemy przejść do działania i potrzebujemy mieć też taki sposób myślenia. Jeśli chcesz patrzeć na przeszkody, masz całą galerię i życia ci nie starczy, by im wszystkim się przyjrzeć i przeanalizować. Ale jeśli chcesz patrzeć na cel, to możesz przejść, nie zauważając nawet tego, ile było przeszkód. To my o tym decydujemy, jaką postawę przyjmujemy. Dzisiejszym moim zamiarem było podzielenie się słowem w bardzo krótki sposób, więc żeby było krótko, ale żebym zmieścił w tym to, co miałem do mówienia, mówiłem szybciej niż zwykle. Chwila, moment, jeszcze Linda chce coś powiedzieć. O,
obozie, chyba że chcę powiedzieć też coś o wczorajszym dniu, ale mamy już z tego co kojarzę tylko 20% miejsc. Myślę, że dobrze będzie jak w naszych transmisjach będziemy przypominali o obozie, bo zawsze co roku mamy jakąś ilość ludzi z pretensjami, że a my nie wiedzieliśmy, więc wszelkimi kanałami chcemy o tym powiedzieć. Dla zainteresowanych, to jak Leszek powiedział, mamy jeszcze około 20% miejsc. W tym roku ośrodek poszerza się o 16 nowych domków, czyli tak naprawdę mamy dodatkowo 100 miejsc, więc dla chętnych zapraszamy. To jest termin 3-10 sierpnia. Ostrów Pieckowski, niedaleko Mrągowa. Drogi robią się coraz lepsze, coraz szybciej będzie można do nas dotrzeć. Już Mazury nie są tak daleko. Zapraszamy nawet z dalekich końców Polski. Co będzie? Będzie na pewno głosił Leszek Korzeniecki. Mamy też wspaniałych gości z Polski, ale też i z zagranicy. Przyjedzie do nas pastor z Anglii. Zapraszamy. Każda grupa wiekowa będzie miała coś dla siebie. Mamy zajęcia dla małych dzieci, dla większych dzieci. Dwie grupy wiekowe, młodzieżowe. Jeżeli ktoś będzie się czuł wystarczająco dorosły, też zapraszamy na spotkania, gdzie będą siedzieli przeterminowani młodzieżowcy. Uwielbienie też będzie, więc w każdym razie na pewno będzie też można poczuć soaking. Chcemy mieć takie wieczory zanurzenia. Chcemy też, żeby tutaj wszyscy, którzy chcą przyjechać, odpocząć, będą też mieli na to czas. Ośrodek to 12 hektarów. Tam można naprawdę, nawet przy takiej ilości osób, spodziewamy się około 400 osób, naprawdę nie odczuć tego, że tam jest tyle osób. Zapraszamy.